Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Mimo jednak, że usłyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez 2 dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Rzekli do niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz? Jezus im odpowiedział: czyż dzień nie liczy 12 godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówił o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduję się, że mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około 15 stadiów i wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Rzekła do niego Marta: wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie. Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała pokryjomu swoją siostrę, mówiąc: nauczyciel jest i woła cię. Skoro zaś Maria to usłyszała, wstała szybko i udała się do niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, upadła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu. Rozrzewnił i zapytał: gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: oto jak go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej:
czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus podniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Rekolekcje z Poncjuszem Piłatem. Czy ja jestem Żydem? To pytanie, które pada w Ewangelii. Ale nie są to słowa Pana Jezusa, ani żadnego z apostołów. To są słowa prefekta Judei, Poncjusza Piłata. Prawda, na te rekolekcje przyszedłem z dość osobliwym znajomym naszego mistrza, przynajmniej poznanym w bardzo szczególnych okolicznościach. Ale to jest ważny, bardzo ważny znajomy. Powiecie z uśmiechem w kącikach ust: oj tak. Niekoniecznie życząc sobie takich znajomych, poznanych w takich okolicznościach. Ważny w planie zbawienia. Można by powiedzieć, ktoś wyrok musiał wydać, a raczej wydać rozkaz. Nikt jednak chyba z nas taką osobą nie chciałby być, nawet za tę cenę, żeby spotkać Jezusa twarzą w twarz. Raczej nie chcielibyśmy Pana Jezusa spotkać w takich okolicznościach i w takim charakterze, więc tak osobiście jak Poncjusz Piłat. Skoro sytuacja Piłata jest tak złożona, dlaczego nie spotkać się z Panem Jezusem w obecności Piłata? To nie prowokacja, albo może nie tylko prowokacja. Piłat w ogóle dość dużo mówi w Ewangelii. Na przykład, gdy porównamy z Najświętszą Marią Panną, żeby już nie wspominać o świętym Józefie, który nie mówi nic w Ewangelii. Zresztą to, co łączy Maryję i Piłata, to to, że oboje znaleźli się w kredo. I są to jedyni ludzie poza Jezusem Chrystusem, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Są to jedyni ludzie, którzy są w kredo i nawet takie przysłowie jest: wpadł jak Piłat w kredo. Powiedzenie: wpadł jak Piłat w kredo. Dlaczego więc nie przyjrzeć się temu, co mówił Poncjusz Piłat w Ewangelii? Co zapisano? Co przekazano? Co pojawia się w kontekście dobrej nowiny? I co jest dobrą nowiną powiedzianą do nas? Do nas, którzy słuchamy Ewangelii. Powiecie, siostry i bracia, że to trochę dziwne jednak, żeby organizować rekolekcje z Piłatem. Dla mnie nie. W pewnym sensie nikt z bohaterów Ewangelii nie jest mi tak bliski jak ten Rzymianin. Dlaczego? Jestem prawnikiem. Zajmuję się prawem rzymskim. Na Wydziale Prawa mówią więc o nas Rzymianie. My mówimy o prawie rzymskim, mówimy o regulacjach, mówimy o normach, ale mówimy także o całym kontekście, w którym to prawo pojawiło się i rozwijało. Bliski też ze względu na okoliczności. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to był proces, proces Jezusa. Mimo że to tylko urzędnik, administracja, jest w grze prawo, a co wyjdzie z tego wszystkiego? Czy parodia procesu, czy kpina z prawa, czy ludzka słabość się ujawni? Dobrze, Piłat jest bliski rekolekcjoniście, a nam? Czy ja jestem Żydem? Ja nie. Większość z obecnych tutaj też pewnie nie jest. Nie należymy do Izraela.
Nie należymy do ludu przy pierwszego wybrania, do ludu przymierza. Nie mamy prawa do przymierza. Nie byliśmy zaproszeni na ucztę. Nie jesteśmy krewnymi Pana Jezusa. W pewnym sensie możemy powiedzieć, nie powinno nas być przy Bogu, bo do nas akurat nie należy obietnica. I tu jesteśmy tak jak Piłat. A więc za Piłatem możemy powtórzyć, czy ja jestem Żydem, że tu stoję, że tu jestem. Nie jesteśmy tu z Panem Jezusem po sprawiedliwości, ale z miłosierdzia. I właśnie z Poncjuszem Piłatem możemy wejść w tę relację żydowsko-żydowską, w konflikt. W jakim kontekście pojawiają się słowa, pojawia się to pytanie, czy ja jestem Żydem? Czytamy u świętego Jana w rozdziale 18. Wtedy powtórnie wyszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do Niego, czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział, czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie? Piłat odparł, czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił. A więc przesłuchuje oskarżonego. Bardzo wyraźnie dystansuje się od Jezusa. Ale już został wprowadzony w ten konflikt. Dlaczego został wprowadzony w ten konflikt? Bo nie jest Żydem. Bo Sanhedryn sam nie mógł doprowadzić do śmierci Jezusa, do wykonania wyroku, choć mógł go wydać. Nie jest to więc sąd syna, syna przymierza. Dlatego oddają Jezusa pod sąd tego, który nie jest synem obietnicy. A z Piłatem i my zostajemy wprowadzeni w tę sytuację. On nas przedstawia Jezusowi. W jakimś sensie można tak na tę scenę spojrzeć. Przez wyrok Piłata Jezus umarł za nas. Złożył ofiarę nowego przymierza. Jedną, której powtarzać nie trzeba, w której możemy uczestniczyć przez Eucharystię. Zostaliśmy do nowego przymierza zaproszeni. Jezus umarł za nas i za Piłata też. A co, czy my nie śpiewamy, to nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech? Czy my nie wydajemy wyroków niesprawiedliwych, przez które zabijamy Chrystusa w drugim człowieku? Czy nie zabijamy innych w sercu? Czy tak bardzo możemy się rzeczywiście od Piłata dystansować? Historia bywa pouczająca. Przyjrzyjmy się więc tej historii konfliktu żydowsko-żydowskiego, ale w kontekście pojawienia się właśnie Rzymian. Bo nie po raz pierwszy Żydzi ku swemu nieszczęściu własne sprawy poddali Rzymianom. Rzymianie pojawili się w Judei i w jej stolicy Jerozolimie w roku 63 przed Chrystusem. Gnejus Pompeius, czyli Pompejusz Wielki, w ramach kampanii syryjskiej zdobył Jerozolimę, zbezcześcił świątynię, co zresztą było nie bez wpływu później na wzajemne stosunki Żydów z Rzymianami. Pozostawił miejscowego władcę, ale uzależnił go całkowicie od Gabiniusza, który był namiestnikiem Syrii. Tak naprawdę jednak Judea została uzależniona na własne życzenie Żydów. Dlatego, że w tym czasie książęta z rodu Hasmodejczyków, dwóch ich było, Hirkan i Arystobul, nie mogąc dojść do porozumienia, poprosili Pompejusza o rozstrzygnięcie. A on wykorzystał to do własnych celów. Zostawił administrację świątynną bez zmian. Zadbał o silną pozycję arcykapłana, zresztą wzmocnioną później przez Juliusza Cezara. Zostawił jurysdykcję w sprawach religijnych, ale kazał płacić dla Rzymu trybut w postaci podatku od rocznego produktu całego kraju. Późniejszą historię znamy, bo znamy Heroda, nazywanego w historii Herodem Wielkim. W pewnym momencie anioł mówi Józefowi, umarł ten, nie żyją ci, którzy czyhają na życie Jezusa. Po śmierci Heroda, który trzymał władzę bardzo twardą ręką, po śmierci Heroda rozpoczęły się rozruchy.
wygnano miejscowego etnarchę, niejakiego Archelaosa, i na prośby samych Żydów wprowadzono rzymskie rządy z zachowaniem wewnętrznej autonomii. Od 6 roku po Chrystusie Judea pozostaje pod bezpośrednią rzymską administracją, w pewnej tylko zależności od większej prowincji, od legata Syrii, a więc od namiestnika Syrii, który ewentualnie pomagał prefektowi Judei i korygował, czy mógł korygować jego posunięcia. Poncjusz Piłat, którego spotykamy wraz z Jezusem, to już 5. prefekt Judei. W latach 26-36 czy 27-37, w każdym razie od Józefa Flawiusza wiemy, że przez 10 lat utrzymał się na tym stanowisku. To nie było wcale takie łatwe. I jemu właśnie, 5. prefektowi Judei, poddano sprawę Jezusa. W Ewangelii dzisiejszej słyszeliśmy, apostołowie obawiają się, nie chcą iść do Judei, bo Judejczycy, czy jak w niektórych tłumaczeniach się pojawia Żydzi, czyhają na jego życie. Ostatecznie właśnie wobec Piłata zapierają się Jezusa jako Mesjasza. My zaś z Piłatem jesteśmy zaproszeni do nowego przymierza. Przychodzą do Piłata, no i niestety, Piłat ich nie pogonił. Nie tak jak inny rzymski namiestnik, wielki prokonsul Achai, Junius Aneusz Galion, prywatnie starszy brat filozofa Seneki, powszechnie znany z łagodności. W 52 roku w Achai, w Koryncie, przedstawiono mu sprawę Pawła. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli: ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Gdy Paweł miał już otworzyć usta, Galio przemówił do Żydów: gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy. Ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy i o wasze prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I wypędził ich z sądu. A wszyscy Grecy, schwyciwszy przewodniczącego synagogi Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galiona nic to nie obchodziło. Galion o to nie dbał. Niestety, Piłat ich nie pogonił. Sprawa wyglądała inaczej. Galion mówił: gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn. No właśnie. O prawo spór toczył się z Jezusem przed Sanhedrynem. I Jezus tam powiedział o sobie wszystko. Powiedział, że jest Mesjaszem. Oni uznali to za bluźnierstwo i uznali w związku z tym, że winien jest śmierci. No tak, ale prowadząc go przed Piłata, musieli dać inną kwalifikację. Prowadząc go przed Piłata, musieli oskarżyć go o coś innego, a nie tylko o złamanie prawa. Więc oskarżyli go o uzurpację. Użyli słowa król. Jezus mówił o sobie król, ale w znaczeniu duchowym. Doskonale znamy tę historię, kiedy po rozmnożeniu chleba oni chcieli go obwołać królem, a Jezus natychmiast usuwa się właśnie, żeby to, co się stało, żeby ten znak nie był przyczyną, nie spowodował konsekwencji politycznych. Tylko żeby zastanowili się nad znakiem, żeby się nim przejęli, wymagał wiary. Jezus mówił o sobie jako król, ale w znaczeniu ducha. A oni wykorzystali słowo. Król, powiedzieli. Mówi o sobie, że jest królem. Prefekt prowincji miał władzę wojskową, musiał dbać o porządek, spokój na granicy i o zbieranie podatków. Łukasz w 23 rozdziale przekazuje nam jeszcze, że oni mówią: stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza. A więc zwróćmy uwagę, u Łukasza dochodzi jeszcze jeden zarzut – podatki. Odwodzi od płacenia podatków. Jan wydaje się bronić Piłata. Pokazuje, że chciał Piłat go uwolnić. Przytacza dialog. Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara.
Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Czy króla waszego mam ukrzyżować? Poza Cezarem nie mamy króla. Mój naukowy mistrz, profesor Henryk Kupiszewski, którego w zeszłym tygodniu minęła 20. rocznica śmierci, tak o tym zdarzeniu pisał. I tu jest punkt kulminacyjny procesu. Grupa ludzi, arcykapłanów, z nienawiści do jednego człowieka, za cenę życia, zadeklarowała niewolę narodu. Dodajmy, narodu, który za swoją wolność wylał już morze krwi, a w przyszłości miał ulec prawie że totalnej zagładzie. Za Tytusa Rzymianie w ciągu kilku miesięcy wymordowali kilkaset tysięcy Żydów i zniszczyli świątynię w Jerozolimie. Zgodnie z przepowiednią Jezusa nie pozostał tam kamień na kamieniu. Piłat był przekonany o niewinności Jezusa, pisze profesor Kupiszewski, ale nie miał odwagi. Nie było mu dane, by w obronie doczesności nie przekroczyć granicy, której przekraczać nie wolno. Oni prosili Rzymianina o interwencję, tak jak w 63 roku przed Chrystusem i jak w 6 roku po Chrystusie. Według łaskawej opinii świętego Jana, Piłat jest adwokatem Pana Jezusa właściwie. Tyle, że Piłat się ugiął. Był słaby. Brak mu było charakteru. Brak odwagi. Brak sprawiedliwości. A sprawiedliwość to cnota moralna. Tak samo dla Piłata, jak i dla nas. Polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Wiemy to z prawa rzymskiego. Jurysta z początków III wieku, Ulpian, pisał, że justitia est constans et perpetua voluntas ius sum quique tribuendi. Sprawiedliwość jest stałą, niezmienną wolą oddawania temu, co się komu należy. W III wieku to podsumował, ale mamy także fragmenty Cycerona z De Inventione, które mówią właśnie o tym, o takim rozumieniu sprawiedliwości. Piłat musiał to wiedzieć. Dla nas sprawiedliwość to jest sprawiedliwość w stosunku do Boga i sprawiedliwość w stosunku do ludzi. W stosunku do Boga wyraża się ona cnotą religijności, zaś w stosunku do ludzi uzdalnia do poszanowania praw każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstronności względem osób i dobra wspólnego. W Piśmie Świętym Starego Testamentu człowiek sprawiedliwy to człowiek uczciwy w swoich myślach i prawy w postępowaniu. Księga Kapłańska wzywa: nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Także w Nowym Przymierzu, w liście do Kolosan, Paweł wzywa: panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie. Sprawiedliwość, jak każdą cnotę, zdobywa się wysiłkiem. A my w kontekście niesprawiedliwości Piłata widzimy, że każda niesprawiedliwość z naszej strony w jakimś sensie jest wskazywaniem Jezusa. Jest to pewna przenośnia, ale przenośnia sugestywna, która może nam pomóc w tym, aby o cnotę sprawiedliwości w naszym osobistym życiu zabiegać. W naszym osobistym życiu zabiegać. Powstaje więc pytanie, kto jest moim królem? Gdy od nas zależy decyzja, co robimy? Czy ulegamy naciskom? Czy ulegamy strachowi? Strachowi na przykład, że nas wyrzucą, że nie awansują, że skrytykują, że spojrzą niechętnie, że zostawią na marginesie. Popatrzmy na drobne sprawy. Studenckie, ściąganie. Pytanie o naszą prawdomówność. Albo czego boimy się, kiedy mamy wątpliwości, czy mówić prawdę, albo czy zamilknąć. O nielegalne filmy, o nielegalne nagrania. Naszą uczciwość. Jak sobie z tym wszystkim radzić? Pan Jezus mówi wyraźnie, kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Inaczej się nie da. Diabeł tkwi w szczegółach. Nie zawsze oferują nam wielką łapówkę. Wtedy człowiek ma prawdziwy dylemat.
Młodzi studenci mówią, jak można brać łapówki? A niektórzy mówią, nikt nam niczego nie zaproponował. I są lekko sfrustrowani. Duży dylemat, mały dylemat. Czasem chodzi o zupełnie drobne nieuczciwości. Jakieś dziwne podania, które się wysyła do dziekana z prośbą o załatwienie jakichś rzeczy, zabieranie czyichś badań, czyichś prac, plagiaty. Mała, a tak naprawdę wielka asceza jest już do rozpoczęcia od dziś. Postanowić sobie możemy, chcę być uczciwy w najdrobniejszych rzeczach. Od kasowania biletu zaczynając, od praw domówności albo milczenia, kiedy trzeba milczeć, przez moją pracę, którą chcę wykonywać dokładnie, solidnie, porządnie, nie na ocenę, choć dobra ocena by się przydała, ale dla samej wartości pracy, po to już każdy może sam dopowiedzieć. Ale jeśli będę starał się być sprawiedliwy w drobnych rzeczach, wtedy jest szansa, że uda mi się i w większych. Czy to nie brak sprawiedliwości w wewnętrznych sporach doprowadził ich, Żydów, stopniowo przez rok 63 przed Chrystusem, 6 po Chrystusie, ku Tytusowi, który zniszczył wszystko, a po drodze nie bez znaczenia stało się zaparcie Jezusa, zaparcie się Jego jako Mesjasza i odrzuceniem. Czy to nie brak sprawiedliwości właśnie doprowadził do utraty niezależności Judei? A nas Polaków, ile niesprawiedliwość już kosztowała? I w kwestii państwowości, i nie tylko. Chodzi więc o sprawiedliwość wobec każdego człowieka. Każdego chorego, każdego słabego, każdego bezradnego. Tak imigranta, jak i embrionu. Każdy z nas był embrionem. A więc takiego, który nie będzie się bronił, nie będzie protestował. Pismo Święte Starego Testamentu mówi, nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkód przed niewidomym. Trzeba nam więc zadbać o sprawiedliwość. Jak? Najpierw nie korzystam z okazji do nieuczciwości. To najprostsze. Pojawiają się różne okazje. Od supermarketów zaczynając, po poważniejsze kwestie. Wtedy, kiedy nikt nie patrzy. To Cyceron rozważał. Jaka jest odpowiedzialność człowieka, który widzi, że na pieńku jest żmija, a ktoś na ten pieńek siada. I nikt więcej nie wie, ani nie widzi, że on widzi tę żmiję. Czy ma powiedzieć o tym, czy może spokojnie odejść i patrzeć, co się będzie działo. Sprawiedliwość nie zależy od tego, co ludzie powiedzą i co się będzie działo. Musimy zacząć od tego, żeby nie korzystać z okazji do nieuczciwości. I to może być nasze postanowienie na dziś. Dalej, wyszukiwać okazję do uczciwego postępowania. Świadomie decydować się na uczciwe postąpienie w takiej czy innej sytuacji, choćby nikt tego nie widział, że o płaceniu podatków tylko wspomnę. Podejmuję wysiłek. Próbuję zdobyć cnotę, która jest stałą zdolnością, która jest trwałą postawą. Po co? Po to, żeby sprawiedliwość weszła mi w krew. I potem zaczynam dobrowolnie czynić dobro. Potem się okazuje, że to jest naturalne dla mnie. Potem zaczyna sprawiać mi to nawet przyjemność. Wpisuje się we mnie i w pewnym momencie człowiek mówi, inaczej już nie potrafię. Cnota. Trwała umiejętność czynienia dobra. Postawa. A jak zadbać o szczegóły? Czy ja jestem Żydem, to przypomina, że jestem niegodny. Że zależy od Boga. Że stale muszę się starać. Przez sprawiedliwość. Nie jestem Panem, ale chcę być wierny w drobnych rzeczach, w szczegółach. I co ważne, no, starać się w dobrym, bo można być też fachowcem od dobrego wbijania gwoździ Panu Jezusowi, robić to profesjonalnie. Być sprawiedliwym w najdrobniejszych sprawach. To jest zaproszenie na dziś. Bardzo przepraszam, że tu nie ma wielkich wzlotów, wyżyn, doświadczenia życia duchowego, tylko takie
proste prawnicze wezwanie, ale takie rzymskie, zwyczajne, bardzo pragmatyczne. Stać się sprawiedliwym. Starać się być sprawiedliwym. W Starym Testamencie to najwięcej, co można o człowieku powiedzieć. Pamiętamy Zachariasza i Elżbietę. Jest powiedziane, byli sprawiedliwi, a tak jakby Pan Bóg nie obdarzał ich łaską. Sprawiedliwy w Starym Testamencie to właściwie święty. Proste wezwanie, ale niekoniecznie prosta realizacja tego wezwania. Bo stale trzeba czuwać nad sobą. A dobra nowina dzisiejszego dnia jest ta. Z łaską Bożą to jest możliwe. Możliwe jest wejście na drogę sprawiedliwości. A na łaskę otwieramy się przez pokorę. Nie mamy do łaski prawa, czy ja jestem Żydem, ale prosimy o sprawiedliwość. Pragniemy jej. I przypominamy sobie, jaką naszą modlitwę, obietnicę. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem będą nasyceni. Prośmy więc Matkę Bolesną. Prośmy Matkę Bolesną, która stała pod krzyżem Syna, o wyczulenie na szczegóły, o sprawiedliwość w najdrobniejszych rzeczach i wobec każdego.